Gmina Chełmno jest małą wiejską gminą znajdującą się w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. W gminie mieszka prawie 6 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy gminą typowo rolniczą. Wyróżnia nas bogata historia, a także atrakcyjne walory przyrodnicze wynikające z położenia gminy w parku krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły. Przez to właśnie gmina jest bardzo atrakcyjna do zamieszkania. Jako wójt wspólnie z całą radą czynimy starania, aby mieszkańcom w naszej gminie żyło się jak najlepiej. W ciągu ostatnich kilku lat dzięki środkom unijnym wyremontowaliśmy wszystkie świetlice wiejskie znajdujące się na terenie naszej gminy. Świetlica w Starogrodzie zmodernizowana została jako ostatnia. To wspaniały, zabytkowy budynek zwany gościńcem starogrodzkim. Jest bardzo przyjazny środowisku. Ogrzewany za pomocą pompy ciepła i oświetlany energią uzyskiwaną z instalacji fotowoltaicznej. Prawie w każdej miejscowości funkcjonują place zabaw. Większość z nich powstała dzięki środkom europejskim. Dumni jesteśmy z działających na naszym terenie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Od ponad 2 lat na terenie gminy działa Gminny Klub Seniora. To nieformalna grupa zrzeszająca seniorów z całej gminy. Wspólnie z urzędem zarząd klubu organizuje m.in. spotkania integracyjne, zabawy taneczne, wyjazdy do kina lub opery, ale także konsultacje lekarskie. Klub jest bardzo aktywny, liczy prawie 200 seniorów. Dbamy w gminie o edukację. Mamy 4 dobrze funkcjonujące szkoły, które znajdują się w odnowionych i dobrze wyposażonych budynkach. Przykładem jest szkoła podstawowa w Kolnie. Obiekt, który 3 lata temu został rozbudowany. Do dyspozycji naszych mieszkańców jest Orlik przy szkole podstawowej w Kolnie. Z Orlika korzystają nie tylko dzieci, ale także spora grupa dorosłych mieszkańców gminy. Od kilku lat montujemy na budynkach naszych mieszkańców instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody oraz fotowoltaiczne do wytwarzania prądu. W tym roku oddaliśmy do użytku 52 takie instalacje. Przykładem miejscowości, w której najdynamiczniej rozwija się budownictwo mieszkaniowe w gminie Chełmno, są Klamry. Sama miejscowość w porównaniu do początku lat 90. podwoiła liczbę mieszkańców. Klamry są też największą miejscowością gminy, liczą prawie 800 mieszkańców. Tereny pod budownictwo i usługi oferuje gmina oraz prywatni właściciele. Budujemy nową świetlicę z miejscem na żłobek lub przedszkole. Wokół świetlicy powstanie piękny teren do rekreacji. Wykonana zostanie także droga dojazdowa do świetlicy. W kolejnych latach planujemy budowę kolejnych dróg oraz ścieżki rowerowej. W nowo wybudowanej świetlicy będzie działać Centrum Aktywności Lokalnej. Będzie to inicjatywa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowana na animację i edukację dzieci i młodzieży mieszkającej w Klamrach i sąsiednich miejscowościach. Liczymy, że te inwestycje poprawią standard życia mieszkańcom, a także zachęcą osoby spoza gminy do osiedlenia się w niej.